mamuśka idzie na plażę. Witam serdecznie, wasza Rytka z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy znowu nad morze, a gdzieżby indziej. Gdzie jest niedziela? 10, nie? 10 września, moi drodzy. Pogodę mamy piękną, tylko wieje. Nie wiem ile stopni, zaraz zobaczę. Jedziemy za Korynt na plażę. Na tej plaży mnie jeszcze nie było, więc okazja, coś ponagrywam, coś poczytam na ten temat, to może wam powiem, ale to już na plaży. W autobusie nie będę mogła nic gadać, bo pewnie kierowca włączy głośną muzykę grecką, więc podziwiajcie sobie widoki. A, przywitajcie się jeszcze z panią Elą. I z panią Janką. Strasznie wieje na plaży, znacie, strasznie wieje dzisiaj i zmieniamy plażę, jedziemy na inną. Jedziemy do łaźni pięknej Eleni. Kierowca stwierdził, że jedziemy na inną plażę, bo tutaj strasznie wieje. Tak wieje, że nawet parasolek nie potwierali. Pojedziemy tam, gdzie byliśmy, znacie te łaźnie pięknej Eleni, ale przed nią jest jedna plaża, na której nie byliśmy, ta piaszczysta. I kierowca powiedział, że wysiądziemy albo na jednej, albo na drugiej. Kto chce, gdzie kto chce, to wysiądzie. Ale oczywiście musiała być jedna czarca. Ale musiała być czarna owca w rodzinie, więc się zbuntowała, powiedziała, że ona jednak tu chce wysiąść, a cały autobus chce gdzie indziej jechać. No ją tu wysadzili i specjalnie po nią będziemy musieli wracać. Mieliśmy wysiąść na tej plaży, ale finalnie cały autobus się zgodził, że jedziemy na tą drugą. Pięknej Eleni, znowu na tej samej plaży, co byliśmy parę dni temu. Są kamyczki, mi nie przeszkadza, ale tutaj jest najczystsza woda ze wszystkich tych plaż, na których byłam w tym roku. No, a ta babka mówi, co za tobą siedziała, nie? Ona mówi, bo kierowca mówi, za 15:05 się tutaj spotykamy, a normalnie o 5:00 byśmy mieli wyjazd, nie? Ale musimy po tamtej jechać. To jest 15 minut. No. Adam mówi, ja jestem jedyna, co się nie zgadzam. O 5:00 stąd wyjeżdżamy. Super. No, nie poklaskać. No super, powiedziałem. Dobra, idziemy. Jest jakiś kuter rybacki. No idziemy w prawo czy w lewo teraz? Chyba byśmy na lewo poszli. My byliśmy ostatnio na lewo. Tam na końcu, nie? Prawo byliśmy. Tam na końcu byliśmy, mamo. Ta się znowu ze mną kłóci. Na lewo byliśmy na samym końcu, gdzie się leżaki kończą. Więc się pytam, czy na prawo, czy na lewo? Tutaj, teraz w tej stronie. Ja chcę iść tam, Tutaj byłyśmy ostatnio. O, znowu te same widoki mamy. O, ale mamy kuter rybacki. No wieje, wieje, no.
A tamta malutka plażyczka jest, tam nie wieje. Ja sobie tam popłynę. Bo tam jest w takim cypelku. Widzisz? No ale jak tam dojść? To może pod ten hotel podlega, wiesz? Nie, hotel jest tu, a ten cypelek wchodzi tam. Dosyć dużo ludzi tam widzę. Ale tu nie ma drogi, tu jest fajnie, nie ma wiatru. Jest lepiej niż tam, gdzie byliśmy. Tam to wiało strasznie. Dobra, zrobiłam zamówienie. Zapomniało mi się, za te leżaki nic się nie płaci. Chyba, że jak zrobisz zamówienie, nie? A jak nie robisz zamówienia, to wtedy za leżak 3 euro się płaci. A my żeśmy zamówiły kawę, a później sobie piwko weźmiemy. Facet przyniesie te kawy, ja idę zobaczyć tam tą zatoczkę, jak to tam wygląda. Kawusia jest po 3 euro. A piwo po 3,5. Duże. Tak? Lepsza kawa? Moja bardzo słodka. Set wody doleję. Dobra, jedę na spacer. Biorę mamuśkę ze sobą, się pyta, czy biorę kawę, ale kawy nie biorę, bo telefon będę trzymała. To jak? I kawę, i telefon. Ja nie biorę kawy, bo ja telefon trzymam. Bo ja nagrywam. Nie, chodź. I pełno śmieci. Wiatr przywiał. Tutaj tak jakby mniej wieje, nie? Bo tutaj ta górka zasłania. Wieje, ale mniej. Idziemy dalej. No, tu można siedzieć, tu są takie schodki. Ej, możemy wziąć sobie tę kawę i tu przejść. A popatrzcie, to jest lepsze wejście do wody. Tak, no ale... I mniej wieje. No. Tu mi się podoba. Są takie schodki, taka plażyczka. O, tu widzę, palma była. Ktoś obciął. Chodźcie, zrobię zdjęcie pod posągiem. Ja tu się produkuję, robię sobie zdjęcie, tutaj nagrywam do vloga, a mama ciągle, zrób mi zdjęcie tu, a tutaj też chcę zdjęcia i tu przy tych kolumnach też chcę zdjęcie. Tu ładnie jest, patrzcie. Fajnie, patrzcie, jaka tu plażyczka jest. Ja też, bierzemy kawę i przychodzimy tu. To jest chyba z tego pensjonatu plażyczka, ale nie. Tu dużo kamieni. Tu można się rozłożyć na tej. Ej, fajnie tu. Tutaj jest fajnie, to mi się bardzo podoba. Możemy sobie tutaj przysiąść, ja tutaj sobie będę nurkować. Wy sobie tutaj na tych schodkach posiedzicie. O, tu jest plaża, mamo, zobacz. Ładnie, ładnie jest. Ale tu jest naprawdę bardzo czysta woda. Zaraz zresztą zobaczycie ujęcia z tego, spod wody, nie? To co, przenosimy się tutaj, bierzemy te kawy i przychodzimy? Pewnie. Ja nie muszę leżeć, a ty? A wzięłam sobie dzisiaj klapeczki, bo myślałam, że jedziemy na plażę piaszczystą. No bo tam była plaża piaszczysta, a że zmieniliśmy miejscówkę. Mogłam wziąć te inne klapki, ale kto wiedział, nie? Bo w tych, no, to mi się noga ślizga, bo są trochę za duże. No tu też jest fajnie, czekaj. O, tu jest taki duży schodek.
Tu są takie schodki. A co to jest? Jakieś znaki. A jestem ciekawa, gdzie są te łaźnie tej jeleni. One są gdzieś tam za tą górą, za tą cypelkiem. Ale jakbym była sama, to ja bym tam poszła. A że jestem z dziewczynami, to wiecie. Rozumiecie. Tu żeśmy się rozłożyły, tutaj na tych schodkach. Ładnie jest. Zaraz mamie porobimy zdjęcie sesjową. A ja zaraz skakuję do nura, bo już gorąco mi jest. A wiecie, że ja to do zimnej wody wejdę, ale muszę się najpierw rozgrzać mocno od słońca, bo inaczej nie wejdę do zimnej wody. Ta pani śmierdzi. Ktoś zrobił kubkę obok i śmierdzi. No i tutaj żeśmy się przeniosły, bo ci państwo sobie poszli, ale jak mama, bo my żeśmy tutaj leżały, nie? I tutaj jest taki dołek i nas po prostu nie było widać. Bo tam za mamą, nie wiem czy widać, na plaży jest babka z facetem. I oni po prostu zobaczyli, że ci państwo się stąd zwijają, więc zaczęli iść w tym kierunku, żeby sobie zaklepać tutaj miejsce. Ale mama szybko stąd ruszyła z kopyta. I żeśmy zajęły miejsce i tak się rozczarowali. Ten facet sobie tutaj usiadł, zaczął nas nagrywać. Ja mówię, że mnie nie wolno nagrywać, bo ja biorę 100 euro za minutę, jak się mnie nagrywa. Nie żartuję. No i żeśmy w końcu sobie zaklepały tą miejscówkę fajną. A ta pani ubiera już maskę, będzie udawała, że nurkuje. Okulary przeciwsłoneczne se ubrała. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. Opa! A co tutaj jest? Kranik? Nie, to takie śmietnisko takie. A myślałam, że tu kranik jakiś jest. Już to jakiś... Aha, jakiś cement jest. Coś będą robić, dobra. Ale jest rurka, czyli będzie woda tędy szła. Bo budują, wiesz? Zrobią to. A tutaj mamy tak. Mnie nie zwieje ten wiatr. Ej, a ten pan... się zerwać, ej. Znaczy to jest pręt metalowy, a nie... Coś tutaj budują, no bo tutaj są rzeczy budowlane. Dobra, ja mykam do wody. Thank you.
liście. Ośmiornica zazwyczaj się chowa pod takimi kamieniami i jak jest dużo muszelek naokoło kamienia, to znaczy, że tam jest kryjówka ośmiornicy. Ciotka Janka się położyła i się opala. Jaka kozica, jak skacze po skałach. Idź, 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 bo ciągle gadasz. Idź, idź. Fajnie, podoba mi się tutaj. Będę tutaj często przyjeżdżać, mi się wydaje. Oto moja nowa zdobycz. Zobacz, o, jest słoneczko. Piękna, nie? Przed chwilą wyłowiłam. Wiecie, gdzie była? Koło kryjówki ośmiornicy. Ośmiornicę też nagrałam. A to pewnie, żeście już widzieli. Ej, ostrość. Nie łapię ostrości. Halo! A cóż to za syrenka tam leży? Ciotka Janka się opala. Pokażę Wam wszystko, całą kolekcję. Słuchajcie, tak, to jest marmur. Patrzcie, jak mi podpryskiwał lakier. Tu mamy ten. Pełno ceramiki tam było. Takiej wypłukanej już. A tutaj ceramika w kształcie czekoladki. No to takie zdobycze, ta. Ale ta najładniejsza, nie sądzicie? Ale ładna. Ostrość. Halo. Nie ostrzy. Do słońca idę, Wam pokażę. O, teraz ostrzy. O, teraz ostrzy. Proszę zobaczyć. Ej, fajnie tu jest, nie? Podoba Ci się? Fajnie, nie? Musimy się zbieramy. Tak, tak, zbieramy się, bo zaraz autobus odjeżdża. Za 20 minut autobus odjeżdża. My już żegnamy się z tym pięknym miejscem. Bye, bye. Wy tu już chyba nie przyjedziecie, nie? W tym roku. Tak, one z nami jechały. Jedziemy, proszę Państwa. Fajnie było. W ogóle żeśmy nie odczuły, że było gorąco, bo strasznie wiało. Ale było fajnie. I pewnie żeśmy się znowu zjarały, nie? Ale fajnie było. Jedziemy do domu, możecie poglądać sobie widoki, bo cóż innego możecie oglądać w moich vlogach ostatnio. Ciągle morze, wycieczki, ale widoki. No zawsze się coś dzieje, ale tego nie nagrywam. Mało nagrywam. Ale mama nagrała, może jej pożyczy trochę filmu. A co nagrałaś? Oho, wiele rzeczy. Tak? Okej. Okay. Ty pod wodą, a ja na wodzie. A okej. Okay. Potknęłam się. No tak, ostatnie ujęcie. Ostatnie ujęcie, tak? Zróbmy. Ale większy jest wiatr niż żeśmy przyjechały. Dobra, już ją widzę. Pewnie zaraz będzie krzyczeć. Gosia, zrób mi zdjęcie! Żegnamy. No nie słychać Ciebie, bo jesteś za daleko. Do zobaczenia. Do widzenia. Żegnamy się już. Do następnego. Następnej plaży. A, do następnej plaży, okej. Okay. Jeszcze dwa razy dwie plaże. Boże, jakie śmieci. Iu. No to jest. Właśnie mama stwierdziła, że jestem kobietą karmiącą. Ale filmy. Mam mokre cycki. W ogóle spójrzcie na tą jukę, nie? To jest po prostu drzewo, nie? To jest juka. Moje pewnie też takie będą. O, tam ta kwitnie u góry. U mnie w domu dwie kwitną, pokażę Wam. Nasz autobus tu stoi. Już wsiadamy. Jest za 25, za 15 wyjeżdża. Uważaj, auto jedzie. Więc wsiadamy już.
Ty gorąco, nie? W tym słońcu. A żeśmy w ogóle nie czuły tego upału tam nad wodą, bo wiało, uważaj, auto jedzie. Ale tutaj no, szybko jadą. Uwaga, bo cię rowerzysta zajedzie. No, ja będę pierwsza. O, tu byliśmy. Tu byliśmy właśnie. Nasze miejscówki nie widać, nie? Chyba nie. A tam, nie widać. Jakieś archeologiczne stanowisko widzę tam. Ej, tu fajnie jest, to jest piasek. Ładnie. Coś czuję, że tutaj często będę przyjeżdżała. Dlaczego ja tego miejsca nie... Dlaczego ja do tego miejsca nie przyjeżdżałam wcześniej? Nie mam pojęcia. Tyle lat tu mieszkam. W jakich uliczkach jeździmy. Przyjechaliśmy do Korytu po te dwie damulki. Teraz krążymy, żeby wyjechać z tego Koryntu. Na wideo tak to nie widać, to jest strasznie wąska uliczka. Ten autobus się tutaj mieści. Aha. Ej, ciągniesz mnie. Samo tak jedzie do tyłu? Tak. O Boże. To się przesiąść. No, fajny dom był i nie zdążyłam nagrać. Skórka. Co? Nasz kierowca się pyta o drogę? Tak, nasz kierowca się pyta o drogę. Wiem, że w jakieś uliczki wjechał. Aha, to naprzeciwko taksówka. Wjechaliśmy w jakieś gaje oliwne teraz. Dobra, znaleźliśmy drogę szybkiego ruchu. Na lewo stała glina. Już nie ma. A ten w lewo na autostradę. Na samym końcu tak leżała odwrotnie. Jakbyś to szukał? No bo nie dało mi to spokoju. Ej, nie cygaj jej, powiedz, że sąsiad oddał. No bo to ciężko tam było zobaczyć pod tym drillem, wiesz? Ale mówiłaś... No pelimy, no. Ale mówię, nie szukaj, mówię, bo nie ma. No patrzyłyśmy obie. Patrzcie, jaka radocha, teraz wam powiem, o co chodzi. Nie dało mi to spokoju, idę jeszcze raz szukać. Patrzcie, ta podkładka nam odfrunęła. Jak żeśmy przyjechały z morza, to jej nie było. Żeśmy wszędzie szukały i nie było. No popatrz. No już masz podkładkę.
I się podkładka, zguba się znalazła. No. To mama, te piwo! No patrz, poszła po piwo i przepadła. A jestem strasznie zmęczona, o 4 poszłam spać i wstałam o 7 coś. Ej, a już poszedł do środka. Akuratnie jak zaczęłam go nagrywać, a stał tyle czasu. Mówię, nagram go w końcu. O tu, gdzie tym rożkiem chusty dotykam ten balkon, to tam stoi ostatnio ciągle się gapi. Kulawy już się nie patrzy. Święć Panie Boże jego duszy, czy jak to się mówi. A teraz tamten się zaczął patrzeć. Sąsiad non stop. On tam długo mieszka, ale się nigdy nie patrzył tak. Zobaczył teraz takie laski przyjechały z Polski. I zagląda, nie? Takie plotkary z nas, nie? Pokażę wam moja druga jułka kwitnie. Ale one kują jak cholera. To jak, one jak noże są ostre. O. Tu kwitnie następna. A ta już przekwitła. Ta przekwitła, no. Tutaj kwiatka nie ma. Ach, to trzeba wyprać. Nie trzeba. Ale już go nie stawiać. On już jest taki duży, że się ciągle stąd przewraca. I trzeba mu znaleźć miejsce. Ale gdzie? Nie wiem gdzie. Nie, nie pasuje mi tam jakoś, nie wiem. Ale tu cały czas się wywala. Tu może go postawię zamiast tej bugenwilli. Odkąd postawiłam te cytrynki w tym miejscu, bo tutaj mam wschód, nie? Tu mam wschód. Odkąd stoją w tym miejscu, to bardzo szybko rosną. I nawet ta zaschnięta zaczęła puszczać. O, ktoś przyniósł piwo, brawo! Bo tam ta pani kelnerka to się opóźnia. Tak jest. You and me, we meant to be in the great outdoors.